kwiatę niebieskim Kacper Tkocz, junior ekipy gospodarzy. Biała to Miłosz Wysocki, to z kolei młodzieżowiec ekipy gdańskiej za Tkoczem i za Wysockim już po jednym biegu. Przypomnę, Tkocz po tym upadku 0 punktów, Wysocki przywiózł 2. No i przy płocie Patryk Wojdyło, jego pierwszy start dzisiaj. Dla Kejnana Ru i dla Miłosza Wysockiego, dla dwóch zawodników gości, to oczywiście zapoznanie się dzisiejszym meczem z torem w Bydgoszczy. Wysocki już ma to za sobą. Teraz zobaczymy, jak wypadnie to w przypadku Australijczyka. Kejnan Ru, każdy mecz sezonu zaczyna od trzeciego miejsca. Czy tak będzie tym razem? Już zawodnicy wystartowali i teraz wysformuje się na pierwsze miejsce Patryk Wojdyło. Patryk Wojdyło, zatem pierwsza pozycja i co ciekawe, Tkocz zamyka stawkę, a to znaczy, że jest w tym biegu wynik remisowy. Czy ta sytuacja, ta konfiguracja się ustabilizowała? Jeszcze za wcześnie o tym mówić. Na razie pewne prowadzenie Patryka na drugim miejscu, ale Ryu już widać, że zasadza się tam, aby zaatakować. Trzecia pozycja Miłosza Wysockiego i w tej rywalizacji nie będzie się liczył Kacper Tkocz. Ponownie chyba na koncie tego zawodnika 0 punktów. A tutaj Wojdyło kontra Kejnan Ru i do końca tu będzie rywalizacja o zwycięstwo w tym biegu. Będziemy zatem do końca śledzili, co tutaj się będzie działo w czubie tego wyścigu. Już chyba prowadzenie Kejnana Ru, jeszcze nie, jeszcze jest Wojdyło, ale teraz tak to się skończyło. No i oczywiście wyścig będzie przerwany, mimo że to było na ostatnim okrążeniu, ale tam dość do poważnej kraksy doszło. No i za chwilę zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego. Tak, tu jeszcze wpadł gdzieś to wszystko Kacper Tkocz, więc sędzia musiał przerwać ten wyścig. No dobrze, zobaczymy, poczekamy na rezultaty, ale tak naprawdę no, wszystkiemu winny całej sytuacji Kejnan Ru. Atakował, no fantastycznie gonił Patryka Wojdyło, no ale gdzieś na wejściu, nawet nie gdzieś, tylko jadąc środkiem toru, właśnie tu, gdzie jest ta granica odsypanego, gdzieś uślizg koła, zaczął mu tył wyprzedzać przód. Szkoda, że tak to się skończyło, bo naprawdę ta rywalizacja o zwycięstwo w tym biegu była niezwykle emocjonująca, ekscytująca. Popatrzmy jeszcze raz na tę sytuację. No, bliżej nawet wewnętrznej. A właśnie, Tkocz, no czujnie się położył Tkocz, w takim może mało szczęśliwym miejscu, ale uślizg Kejnana Ru, tutaj chyba jest, mi się wydaje, sytuacja jasna, no. I tutaj ta niebezpieczna też kolejna sytuacja. Mieliśmy podobną w spotkaniu z Falubazem, tam też, zdaje się, Tkocz położył ten motocykl, prawda, który zahaczył o głowę Michała Cużytka, a więc drugi raz młodzieżowcowi gospodarze przed